Siemka, tutaj Ziuta, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj zaczynamy nową serię. Serię z gry Graveyard Keeper, która jest swego rodzaju cmentarnym Stardew Valley. Jak możecie zobaczyć, mam dwa dodatki. Oba są kupione i mówię to dlatego, że z tego co się doczytałem, to one zmieniają co nieco w balansie gry, więc to jest trochę więcej niż ta podstawka. Oczywiście Stranger Things i Game of Crown, jest jeszcze Breaking Dead, który jest obecnie częścią podstawowej gry, więc jego nie liczę. Myślę, że w sumie bez zbędnego już przedłużania zaczniemy. Ja trochę wcześniej pograłem, ale to tak, żeby sprawdzić co nieco, i kiedyś zdarzyło mi się obejrzeć parę gameplay i jestem strasznie podekscytowany na tą grę. Jest dzień jak każdy inny, nasz bohater śpieszy się do domu, gdzie czeka na niego ktoś bardzo ważny. Nawet w szarej codzienności jest na to miejsce, by kochać i być kochanym. Zwłaszcza kiedy wiesz, że ktoś za tobą tęskni. No cóż, co się stało? Gdzie się podział świat? Będę czytał kwestię, to też myślę warto zaznaczyć. Spokojnie, otworzyłeś tylko nową kartę swojego życia. A nawet cały rozdział. Okej. Ale muszę wracać do domu, mogę wrócić do domu? Okej. Zawsze jest sposób na powrót do domu. Mogę to jakoś pomijać inaczej niż myszką? Zobaczmy. Twoim nowym domem jest cmentarz. To znaczy, że nie żyję? To znaczy, że jesteś teraz grabarzem. Ale ja muszę wracać do domu, do ukochanej. W takim razie musisz być bardzo dobrym grabarzem. Najlepiej wykop Mietka. On pomoże ci we wszystkim, się we wszystkim zorientować. Kogo? Co za dziwaczna wizja, co to za koszmar. Dobra, znajdźmy tego Mietka. Generalnie gra operuje dosyć w niektórych miejscach mrocznym humorem. Zobaczmy, czy mamy coś w skrzynkach. Nie, chyba są puste. Tutaj możemy przygotowywać jedzenie. Ale dobrze, na razie skierujmy się tam, gdzie ma być Mietek. Mietek tu jest zakopany. Okej. Dobra, kopiemy. Kurde blaszka, jestem czaszka. Ty jesteś Mietek? Skąd pomysł, że mógłbym być Mietek? Mężczyzna z czerwonym okiem powiedział mi, że mam wykopać Mietka. Z czerwonym okiem, pamiętam! Kurde blaszka, zgadza się, jestem Mietek. Jak mnie znalazłeś? Tamten gość powiedział, że odpowiesz na wszystkie moje pytania. Dobrze, dobrze, ale najpierw pozwól, że spytam, ktoś ty i gdzie my do ciężkiej blaszki jesteśmy? Nie wiem, jak to mam przeczytać. To chyba sen, niemożliwe, żeby to była prawda. Jesteś nowym grabarzem. Okej. Co jeszcze pamiętam? Niech no pomyślę. Pamiętam ten dźwięk, sprawdźmy o co chodzi. Wszystko to jest dziwne, nic nie ma sensu. Z całą pewnością pamiętam ten dzwonek i osła. Aha. Coś jest bardzo nie tak z tym zwierzakiem. Może być niebezpieczny. Nie no, w sumie. Osioł jak osioł. Przywiozłem świeże ciało z miasta. O rany, gadający osioł. Wy mnie rozumiecie? Porozmawiajmy. Ktoś ty? Ja? Tania siła robocza. Wózek nie jest mój, więc muszę pracować dla jego właściciela, kapitalistycznego teatru. Płaci mi marne 5 marchewek dziennie. Niedopuszczalne. To głęboko upokarzające. Na pewno dobrze rozumiecie moją sytuację, prawda, towarzyszu? Ten łajtek udaje, że zupełnie nie rozumie, co do niego mówię. No nic, muszę wracać do miasta. Pozbądźcie się tego trupa, a ja przywiozę wam nowego. Co to za dziwaczna kraina. No i mamy ciałko. Mamy ciałko. Hej, no i co, czego się gapisz? Bierz to soczyste ciało, póki świeże. Ale po co?
Coś czuję, że powinniśmy zabrać je do kostnicy. Nie pamiętam dokładnie po co, ale wydaje mi się, że będzie niezła zabawa i jeszcze na tym zarobimy. O, zaraz puszczę parę. Do dzieła! Okej, okay, czyli jeżeli chodzi o E, to bierzemy duże przedmioty. Kurde, blaszka, podoba mi się to. Czuję się jak w domu. Może dlatego, że jesteś teraz w kostnicy. Połóż ciało na stole sekcyjnym. To teraz, co dalej? Ach tak, wytnij z tego ciała trochę mięsa. To będzie dobry początek. Co? Nie ma mowy. Tak się nie robi. Jasne, jasne, nie robi się. Jak mogłem zapomnieć? Może dlatego, że jestem gadającą czaszką z amnezją. To prawda, że nie wiesz, gdzie jesteś? To prawda, że jestem czaszką? Wszystko tu jest nie tak, jak się zwykle robi. To fair point. Więc zamknij się, kurde blaszka. Nie, więc zamknij, kurde blaszka, jadaczkę i rób, co mówię. Obiecujesz, że powiesz, jak wrócić do domu? Musisz tylko wymienić mięso na piwo w wojskowej karczmie. Gadające czaszki nigdy nie kłamią, a potem przynieś mi to piwo. Okej, okay, mamy projekt stanowisko preparowania, projekt stół i ekstrahuj mięso. Okej. Okay. No i co, mamy mięsko świeże, prawie. I wycinamy. Ojej. Burger, kanapka, pieczeń. Obrzydliwe. Przyzwyczaisz się. I co mam teraz zrobić z ciałem? Nie wiem, pochowajmy. Weź ciało, będę na cmentarzu. Okej. Okay. Bierzemy to ciałko. Tak jak widzicie, gra jest... pełna specyficznego humoru i to jest w ogóle dosyć długa gra, więc to będzie naprawdę długa seria. Zakopmy je. Okej. Okay. Deska projektowa. O, łopata za nami biegnie. I teraz, żeby to jakoś mądrze rozplanować, to może... A, po prostu. Bo możemy teoretycznie tych miejsc pochówku więcej nastawiać. Tak już na przyszłość. Myślę, że tak. No i kopiemy. Wkładamy ciało i zakopujemy. Ładna robota. To świadectwo pochówku. Pamiętam pieniądze, alkohol. Alkohol, Coś mi się zdaje, że go lubiłem i to bardzo. Widać, widać mnie tak. O kurde blaszka, idzie biskup, to twój szef. O nie. O, o, już wiem. Spytaj go o to świadectwo pochówku. Powinien coś wiedzieć. Lepiej już sobie pójdę. Będę czekał w kostnicy na swoje piwo. Ojej, ojej, jestem taki zmęczony. Czemu? Czemu muszę tu co tydzień przyłazić? Wydaje mi się, że... Znaczy... Nie nazwę tego dialogami, to jest po prostu mowa, ale tu jest taki... Taki jakby... dziwne dźwięki wydają postacie. Takie śmieszne, takie... No, a la mowa, nie? Ma to imitować, a tak właściwie to, co postać mówi, jest w tym dymku, więc podgłośniłem to. Oje, ty nowy grabarz. Wyczekiwaliśmy go od jakichś 30 lat, a ten zachowuje się jak gdyby nic. Nigdy nic. Okej. Okay. Nie rozumiem chyba? Przykro mi to mówić, ale twój cmentarz jest w fatalnym stanie. Widzę, tu jakieś w ogóle... drzewa, jakieś patyki, jakieś pajęczyny na tych grobach. Nie ma mowy, żebym awansował cię na presbitera, póki czegoś z tym nie zrobisz. Okej, okay, mamy samouczek lokalizację. Okej, okay, dobra. Lokacje chyba. Dobra, tutaj mamy w każdym razie nazwę lokacji. Ważne informacje, czyli w tym wypadku jakość cmentarza, atrakcyjność kościoła i tak dalej. Napraw groby, aby poprawić ogólną jakość, no to jest jasne. Odblokowano nową technikę i otrzymano drewniany znacznik. Gdy tylko jakość twojego cmentarza wyniesie co najmniej 5, z największą przyjemnością cię awansuje. Okej? Okay?
Wyglądasz mi na duchowego przywódcę, a zwykle trafnie oceniam ludzi. Ha, ha. Jestem dobry we wszystkim, dlatego zostałem wybrany, by przekazywać ludziom jego wolę. Ha, ha. Co to jest to, ha, ha? Twój poprzednik trzymał swoje rzeczy w stojącym gdzieś tutaj kufrze. Najlepiej do niego zajrzyj. Przyjdę tu znów za tydzień. Pojawiam się tu każdego... Co to jest? To jest symbol. Jakiś... Może to nie sen? Może zjadłem coś trującego? O, on czeka. Co mam mu powiedzieć? Czemu tu przychodzisz? To jeden z moich obowiązków. Raczej nieprzyjemny. Coś w rodzaju starej tradycji. Nie znam się za bardzo na tych wszystkich tradycjach i rytuałach. Jestem tu po to, by reprezentować na ziemi jego moc i chwałę. Haha. Mam tylko jedno pytanie. Czym jest to świadectwo pochówku? Gdy tylko ciało zostanie pochowane, możesz wymienić świadectwo pochówku na pieniądze w wioskowej karczmie. Okej. Co do świadectwa? A, to po prostu powtórzy. Okej. Ojej, dobra, tam coś faktycznie było. No dobra, pominąłem, trudno. Jeśli chodzi o miasto. O, miasto to serce naszej wspaniałej krainy. Jest w nim wszystko. Pałac, katedra. Musisz to kiedyś zobaczyć na własne oczy. Ale w tym ubraniu wyglądałbyś tam raczej śmiesznie, haha. Jak mogę dostać się do miasta? Jest niedaleko od wioski. Musisz pójść na południe od karczmy. Okej? Od bramy cmentarza skieruj się na wschód. Idź starą, brukowaną drogą. Okej, a tutaj... Jak mogę doprowadzić cmentarz? Po prostu po naprawej groby. Mnie nie zajęłoby to nawet godziny, ale to twoja robota. Mhm. Nie jestem grabarzem, wracam tylko z pracy. Muszę wrócić do domu, jest tutaj gadająca czaszka. Zmusiła mnie do poćwiartowania ciała. Haha, niezły żart. Też lubię sobie podowcipkować. Posłuchaj tego. Kto to jest BB? No kto? Ja, haha. Błogosławiony i bezkonkurencyjny. Skromny. Dobra. Ześmijmy się. Niech mu będzie. Jeśli podczas pracy na cmentarzu skończą ci się zestawy naprawcze, zawsze możesz zrobić nowe. Ojej, samouczek techniki. Do wykonania nowych przedmiotów wymaga najpierw wiedza na temat odpowiedniej techniki. Okej, okay. Czerwone punkty to umiejętności rzemieślnicze i znajomość obróbki materiałów. Zielone to wiedza o naturze i samej przyrodzie. Niebieskie punkty reprezentują twoją duchową wiedzę o niematerialnym świecie. Okej. Okay. Punkty zdobywa się poprzez wykonywanie różnych czynności. Można je także zdobywać badając nowe przedmioty przy specjalnym stole. Skład kamienia i kamienny głaz. Skład drewna, ścinka małego drewna, patyk. Okej. Ło! Sporo tego jest. Aha, i są te punkciki. Na razie mamy jeden punkt wiedzy o naturze. A jest tego naprawdę sporo. Budownictwo, kucharstwo. O, tutaj po prostu widzę, że bez żadnych połączeń. Kowalstwo, rolnictwo, pisarstwo, teologia i anatomia, a nawet alchemia, wow. Dobra, weźmy tutaj drewniany zestaw naprawczy, okej, okay, mogę tak wziąć. Wiecie co, nie podoba mi się to, że tutaj nie mam dostępu do tej skrzyni, więc to na razie wywalę. I co, groby ponaprawiać, a tutaj widzę, że krzaki też mi całkiem nieźle psują to wszystko, więc... O, i dostaję za to punkty. Jeden za rzemiosło i jeden za przyrodę, świetnie. To dosyć spoko opcja. Powykupujmy trochę tych patyków. Właściwie myślę, że możemy skopać wszystkie, tego nie jest dużo, jeszcze tylko 4 sztuki. Może z naprawianiem grobów się na razie wstrzymajmy, żeby móc, żeby po prostu pociągnąć trochę ten wątek główny. Pewnie będziemy wracać do Mietka, albo iść do miasta. Nie wiem. Okej, okay, mamy trochę patyków w tym momencie. No dobra.
Więc co teraz? Nie, ewidentnie idziemy do miasta. W ogóle co to jest? Aha, możemy to naprawić. Okej. Dobra, to gra nam mówi, żebyśmy poszli do miasta. O, tu jakieś jagódki? Możemy to zebrać? Wymaga techniki. Więc myślę, że na razie po prostu będziemy się stosować. Tutaj w ogóle jakaś zagroda. Jakieś grzybki? Też nie możemy ich zbierać. Całkiem spore tu jest pole. Ale widzę, że dosyć długa jest ta droga. Szkoda, że nie mamy żadnego pojazdu czy szybkiej podróży. Na pewno byłoby dużo sprawniej. Aha, to jest karczma. Dobra. Dead Horse. Okej. Okay. Całkiem oryginalna nazwa karczmy. To co, z karczmiarzem mamy pogadać? Witaj w karczmie pod martwym koniem. Jestem choratek. W czym mogę pomóc? Przychodzę z cmentarzyska. Obudziłem się tu dzisiaj i od tego czasu spotyka mnie jedno wariactwo za drugim. O, przepraszam, jak mogłem cię nie poznać? Dobrze, bardzo dobrze. Okej. Przyszłość naszej małej wioski maluje się w jasnych barwach. Kiedy zamierzasz otworzyć kościół? Muszę najpierw doprowadzić cmentarz do ładu. Ja nie umiem czytać już. Jasne, jasne, już dłuższy czas nikt się nim nie zajmował. Przejdźmy zatem do interesów, co? Czym mogę pomóc? Dobra. Od czego by zacząć? Co do świadectwa pochówku? Biskup powiedział, że kupisz ode mnie świadectwo pochówku. Tak, miał rację. Jako przywódca wioski muszę, wedle postanowień prastarego paktu, wymienić go na pieniądze. Oczywiście tylko w wypadku, gdy te pieniądze mam. Jak to? W wiosce przyszły ciężkie czasy. Nie zbywa nam na pieniądzach. Ale gdy tylko otworzysz kościół, pielgrzymi przyniosą tu mnóstwo błyszczących monet. Okej, okay, teraz może mięsko? Mięso uchodzi w wiosce za delikates. Bardzo chętnie je kupię, ale musi mieć przybitą królewską pieczęć. Okej. Okay. Wiele lat temu mieliśmy tu wypadek z nieodpowiednim mięsem. Od tego czasu wszelkie mięsiwa muszą być zatwierdzone przez królewskich urzędników. A ja nie chcę narobić sobie kłopotów w mieście. Twoje mięso ma pieczęć? No, niestety pieczęci nie mamy. Nie chcę nawet wiedzieć, skąd masz niezatwierdzone mięso, ale o rany, wygląda naprawdę dobrze. Nie chcesz wiedzieć, skąd je mam. Niemniej bez pieczęci nic nie mogę zrobić. Może lepiej dla ciebie mimo wszystko. Skąd mogę wziąć tę pieczęć? O, możesz wysłać zgłoszenie na królewski dwór ze skrzynki pocztowej koło kościoła, ale to trochę kosztuje. Jest też inny sposób. Powiem ci jaki, bo jesteśmy sąsiadami. Nachyl się no. Okej? Okay? Jest tu taki gość imieniem Szmi i wydaje mi się, że ma fałszywą królewską pieczęć. O! To taka alternatywa, spoko wydaje się. Ale szczerze mówiąc, nie widziałem go już dłuższy czas. Możesz spytać pannę Wdzięczkę. Przychodzi tu co kolejny symbol. Na pewno będzie mogła pomóc ci znaleźć Szmija. Dzięki! No dobra, a Glade? Czym jest w ogóle ten Glade? To dość skomplikowane. Glade miejski możesz dostać od Inkwizytora, albo po prostu kup sobie obywatelstwo. Ha, niech pomyślę. Wiesz, jest ktoś w wiosce, kto mógłby ci pomóc. Panna Wdzięczka, znowu ona w ogóle. Może ona ci jakoś pomoże. Jak mogę wrócić do domu? Możesz powiedzieć mi, gdzie jestem? Naprawdę muszę wracać do domu. Moja ukochana będzie się strasznie martwić. Jesteś w martwym koniu. O, bardzo tu średniowiecznie. Może cofnąłem się w czasie? A który mamy teraz rok? Rok? O czym ty mówisz? O czasie, jaki zajmuje Ziemi wykonanie pełnego obrotu wokół Słońca. O, nasłuchałeś się tych bzdur astrologa. Co? Wszyscy dobrze wiedzą, że Ziemia... No jasne. Ale cię rozumiem. Minęło 200 lat od prastarego paktu, a 210 od... nieważne? Od czego? A jak się nazywa nasze ukochane królestwo?
królestwo i już. I tu w wiosce zdecydowanie nie uchodzi za ukochane. Masz jeszcze jakieś pytania? Handluj. Co ty tam masz dla mnie? Gebarze, czy mógłbyś zanieść ten list do naszego kowala Kresolda? Jasne, gdzie go znajdę? W południowo-wschodniej części wioski. Dome, mamy list do kowala, ale możemy sprzedać te świadectwo pochówku i możemy kupić co nieco. Ale myślę, że na razie zachowamy kasę, bo może się przydać to. A tu jeszcze możemy z tą panią pogadać. Łańcucha. Ty jesteś nowym grabarzem. Najwyraźniej, skąd pani wiedziała? Gdybyś miał tyle wiosen, co ja, też poznawałbyś się na ludziach w mgnieniu oka. Gdzie się podziały moje maniery? Jestem Łańcucha, żona Horadryka. Miło panią poznać, mam parę pytań. O? Tak, lepiej rozmów się z moim mężem, to on tutaj rządzi. Jest nie tylko karczmarzem, ale też sołtysem wioski. Poza tym skończony z niego gaduła. Zauważyliśmy. Mogę ci za to sprzedać przepisy. Okej. W sumie przepisy? Ojeju, ale to strasznie drogie w ogóle jest. Nie, to może na razie się wstrzymajmy, bo nie mamy zbytnio kasy. Po prostu wyjdźmy i... Czy mamy tutaj gdzieś... wiadomość, gdzie jest ten choradek? A tutaj są jakieś symbole. Tu jest kowadło, więc on może być tu. Czyli musimy zejść na dół i w prawo. Okej. Okay. W ogóle się ciemno zaczyna robić. Aha, i mamy dni tygodnia, zobaczcie. To... Nie wiem, nazwijmy to niedzielą, bo jest ten biskup i on będzie przychodził, więc w sumie ma to sens, żeby nazywać to niedzielą, a będzie łatwiej. A panna wdzięczka będzie w następnym dniu w karczmie. Okej, dobra. To trochę rozjaśnia. Tutaj mamy choradyka. Hej, co się tak gapisz? Na co się tak gapisz? Na nic, tylko się rozglądałem. Chyba jestem nowym miejscowym grabarzem. Mogę spytać, kim jesteś? Niestety jestem miejscowym kowalem, nazywam się Kresold. Okej, okay, możemy dać mu list? Mam dla ciebie list od choradyka. List, no jasne, masz... Ma minutę drogi, ale nie może się ruszyć i po prostu tu przyjść. Widać, ciężko pozbyć się starych nawyków. Dziękuję, przepraszam, że tak zszczędzę. To chyba mój nowy zwyczaj. Znów śluzaki? Choradek poprosił, żebym się ich pozbył. Nie mam czasu na te małe, zielone łajzy, ale może ty zechcesz pomóc. Weź ten zardzewiały miecz i miksturę energetyczną. Miecz jest... Jeju. Zaczynam się... Miecz jest uszkodzony, ale możesz naprawić go osełką na ostrzałce. O tu, za mną. Osełkę możesz sobie zachować, może przyda ci się czasem do naprawy łopat. O, to fajnie. Jeśli zdołasz je zabić, przynieś mi ich resztki, a ja dam ci trochę materiałów. Powinny być zaraz po drugiej stronie domu, koło kałużu. Okej. Okay. Spacją atakujemy i to nam zużywa energię. Dobra, to fajnie. Dobra, o rudę metalu później zapytamy. To naprawmy ten miecz osełką. Aha, i automatycznie nam się to wyekwipowało. O, są faktycznie slajmy. Dobra, jeden leży. I drugi też. I mamy zieloną galaretę, ale musimy mu ją chyba oddać niestety. Pokonałem śluzaki. O, dostaniemy jakieś metalowe śmieci. Proste części z żelaza. O, to fajnie. Dobra robota, weź tę osełkę. Wystarczy, że naostrzysz uszkodzony sprzęt, a będzie jak nowy. Wykonaj zielona galareta i czerwona galareta. Ojej, będziemy robić galaretki ze slajmów. Wow. Spytaj go, gdzie znaleźć rudę metalu. Wiesz co? Sam lubię robić w metalu. Gdzie mogę znaleźć trochę rudy? Ruda kryje się w bagnistej glebie. Na zachodzie, po drugiej stronie rzeki, jest duże bagno. Póki nie zawalił się most, zbierałem rudę właśnie tam. Okej, okay, czyli mamy projekt pieca, sztabki żelaza i żelazo z bagna. Możemy coś od ciebie kupić, możemy osełki i jakieś szczęście, ale to myślę, że na razie nie będziemy się tym zajmować. Zobaczmy może, jak my stoimy z zadaniami i tak dalej. Zdobądź w karczmie piwo, to w sumie
jeszcze nie zdobyłem. I dokalczmy. Zanieś list kowalowi Kresoldowi i dokalczmy. Okej, okay, czyli to chyba jest nieudolne tłumaczenie na to, że mamy tam po prostu wrócić. No dobra, spoko. Może coś jeszcze dostaniemy, jakiś hajsik, fajnie by było. O, choradek, zaniosłem. Dobrze, że umiesz robić mieczem. Kresold opowiedział mi o twojej pomocy. Masz, napij się piwa, dla ciebie za darmo. Mamy, za darmo. Świetnie. Kufel piwa, no ale to niestety nie dla nas. Musimy je oddać. Trochę smutne, ale tego niestety wymaga od nas ta okrutna gra. O, i biskup sobie idzie. Czy możemy już zbierać te rzeczy? Nie, no dalej nie możemy. A te kwiatki? O, kwiatki możemy, ale tu... Dobra, to zbierzmy ten jeden kwiatek, czemu nie? I jesteśmy już u siebie. Tutaj... O, pst, chodź no tu. Gdzieś się podziewał. No piwo ci poszedłem załatwić. Byłem w mieście. Strasznie dziwaczne miejsce, ale wydaje się zupełnie prawdziwe. Nikomu nie przeszkadza, że od tak pojawiłem się znikąd. Kurde, braczka, jakbyś mi w myślach czytał i je wykradał. Wykradał. Pamiętam, że w twojej chacie jest piwnica. Na pewno zostały tam jakieś zapasy. O! O, teraz możemy grzyby zbierać, to świetnie. I porzeczki. Pszenica, dokładnie pamiętam, że wypiekałem z niej chleb. I placki, słodkie placki jagodowe. Okej. Okay. Tosty cebulowe. Och, to by się nadało do piwa. Kurde, blaszka, wiesz co? Potrzebuję piwa. Zaczynam odnosić wrażenie, że tylko ja tutaj się stanę. Nic nie robisz, mordo. Przynieś mi piwo, a potem powiem ci mnóstwo ważnych rzeczy. Na przykład, jak możesz wrócić do domu? Jakieś pytania? Pytaj o wioskę. Tak, zrozum, że to było pytanie retoryczne. Dzieci, wyglądam na magiczną głowę pełną odpowiedzi. No, właściwie tak. Nie bądź taki mondeala, kurde ptaszka. Będę czekał u siebie na piwo. Nie ma piwa, nie ma odpowiedzi. Okej, okay, dobra, zbierzmy teraz jagody, skoro możemy. Nie kop. No dobra, już zacząłeś to wykop. Mamy kawałek kamienia. Niech będzie. A tu co to jest? Ogród. Mienie w stanie przypadku. W celu wykorzystania komercyjnego skontaktuj się z właścicielem karczmy Chojadykiem. Okej, okay, dobra, czyli będziemy musieli jeszcze pójść do karczmy, zapytać o ogródek. A tymczasem może pójdźmy się wyspać na przykład, bo energii już w sumie mam praktycznie zero. A przydałoby się no jednak mieć jej więcej, żeby chociażby móc coś zrobić na tym cmentarzu, bo w końcu nic tam nie zrobiliśmy. No i musimy sprawdzić te piwnice, chociaż zaraz będę kończył odcinek. I co jest? Czuję się świeżo. Niedobrze, bardzo niedobrze. Za kogo ty się uważasz? Jestem nowym grybarzem, mordo. Chuja, grybarz. O rany, siedzę tutaj od... jak dawna, jestem Bletek. Jestem taki samotny, o, taki biedny, szkoda, że tu jesteś. Co? Zaraz, nie, wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że cię widzę. Mamy tu jednak pochowanego dość niemiłego gościa. Naprawdę, wolelibyśmy mieć jakiegoś nowego sąsiada. To chyba coś, czym mógłbyś nam pomóc. Tak właściwie to nie wiem do końca, dlaczego tu jestem. Mietek mówił mi tylko o grzebaniu ciała. Ty jesteś Bletek, a on Mletek. To zabawne. Ach, ta na poły martwa czaszka. Zazdrosny pajac, haha. Może tylko marzyć o takim spokojnym odpoczynku jak nasz. Kogo ja oszukuję, to jest fatalnie, nie wspominając o tym gościu z grobu, z prawego dolnego grobu. Okej, okay, strasznie niemiły. Mógłbyś się go jakoś pozbyć? Wykup go i wrzuć do rzeki. Ty jesteś niemiły gościu. Mogę ci dać nawet to zezwolenie, które wykradłem, gdy jeszcze żyłem.
Jakie zezwolenie? Właściwie głupo, żeby wykopać ciało, musisz mieć zezwolenie. Stary grabarz kupował je, używając skrzynki pocztowej przy kościele. Okej, okay, czyli dostaliśmy pozwolenie na ekshumację. Zejdźmy do tej piwnicy. O? Co to za dźwięk? Przeklęta brama. Będę tu przychodził każdej nocy, jeśli będzie trzeba, ale w końcu się przedostanę. Okej. Okay. Goście, to jest moja piwnica, wypadł mi stąd. Zadzwonię po policję. Zdaje się, że mogę usunąć to gruzowisko i wzmocnić ten łuk. Okej. Okay. I mamy tu pełno śmieci. Aha, możemy je porąbać w ogóle. Tutaj jakieś worki, tutaj... Przepis proste i pyszne. Możemy tego użyć na przykład? Użyj. O, zmarzone grzyby i coś tam jeszcze. Tu jest mąka, to mówił Mietek. Dobra, a to? Możemy to porąbać, ale to nam nic nie daje. Nie wiem, czy jest sens w ogóle to rąbać. No dobra, w sumie czemu nie? A nie, czekajcie, jest opół. Jest opół. O, są te części z żelaza. Gwoździe. Kolejny punkcik. Punkciki są spoko, bo pozwalają nam odblokować nowe umiejętności, więc zawsze warto je zbierać. O, kolejne proste części. I kolejne, wow. Naprawdę fajnie. No i tu już mamy wyczyszczone. Czy my możemy je zrobić w końcu? Możemy w ogóle pokroić to mięso. Nie wiem, czy chcę się w to bawić. Potrzebujemy wody. Skąd ja mam wziąć wodę? Nie wiem. Z rzeki? Dobra, gdzie my to możemy tego właściwie odłożyć? Tu myślę, że możemy odłożyć. To odłóżmy mąkę. Odłóżmy... A nie, piwo musimy tamtemu dać. Odłóżmy w sumie te mikstury. Nie chcę nosić przy sobie takich rzeczy, bo okaże się, że mogę je stracić i wtedy problem. No ale dalej pada. Odłóżmy kwiatek, odłóżmy... Nie, to weźmy. W sumie ten kwiatek. Możemy coś z tym zrobić. Drewniany patyk odłóżmy, opół odłóżmy, kamień odłóżmy. Te części możemy odłożyć i gwoździe. Dobrze, co my tak właściwie mamy teraz zrobić? Musimy przynieść piwo Mietkowi. I musimy jeszcze osiągnąć jakość cmentarza wyższą. No dobra. Nie wiem, czy osioł będzie codziennie przyjeżdżał, czy kiedy mu tam się zachce. Ho. A, to nie tu jest Mietek w ogóle. Żeby było śmieszniej. Damy mu to piwo, może nam w końcu powie, jak możemy wrócić. Hej, gdzie jest moje piwo? Trzymaj, ale mów. Ach, co za rozczarowanie. Potrzebuję chyba czegoś mocniejszego. Czy nawet chyba pić nie możesz. Ty jesteś tylko czaszką. Dobra, wydajesz mi się porządnym gościem. Mam dla ciebie kilka rad. Przestań łasić i gadać wszystkim, że jesteś z innego świata. W sumie dobra rada. Jednego dnia chlapniesz to przy kuflu kumplowi, a następnego dnia twoja gęba zdobi każdy słup w mieście. Jeśli więc lubisz swoje, to przestań to robić. Może ma rację? Powinienem być ostrożniejszy. Masz jakieś pytania? Tak, jak mogę wrócić? Łatwizna, na pewno mógłbyś użyć portalu na wzgórzu wiedźm. Czyli co, muszę po prostu przejść przez niego. Muszę go najpierw otworzyć. Wiadomo, że nie mam w sobie mózgu, więc... nie wiem nawet do końca skąd ta cała wiedza. Powiedziałem ci wszystko, co pamiętam. Może coś więcej znajdziesz w księgach ze skryptorium. Rany, w katakumbach jest skryptorium. Albo może astrolog coś wie. Sprytny z niego gość wykradał książki z bibliotek, kiedy był podrostkiem. Jak mogę się dostać do skryptorium? Przez kościół, rzecz jasna. I zdaje się, że twoja piwnica może mieć połączenie z katakumbami. O, nawet kostnica jest z nimi połączona. Mamy tu całą sieć tuneli.
Sieć. Lubiłem kiedyś łowienie ryb. Pamiętam, że łowiłem. Kiedyś złapałem taką, kurde blaszka, nie mam rąk, żeby ci pokazać, ale jak wielka była ta ryba, ale uwierz, była ogromna. Nie cierpię opowieści o rybach. A kiedyś? Wiesz co, muszę już iść. Jasne, jasne, fajnie jest mieć nogi. Nie zapomnij mi przynieść wina. Nie przesadzasz trochę? A astrolog? O, jest bardzo mądry i bardzo pogodny, choć nie znam go osobiście, chyba. Ale jego wino jest rewelacyjne. Chłopak przyjaźni się bardzo z latarnikiem. Każdy księżyc, przysiadywali jazdem w latarni morskiej. Gdzie jest latarnia morska? Kurde blaszka, pomyśl... Gdzieś niedaleko, kurde blaszka, pomyślmy. Nie pamiętam. Irytujące te wszystkie pytania. Nie jesteś zbyt fajnym przyjacielem, wiesz? Dzięki? Dobra. Oj, miatek. W sumie zostańmy w tej kosnicy, bo tak właściwie to by było na tyle w tym odcinku, a tam mamy jeszcze deszcz, który siąpie. Możemy nawet nie, to raczej nie zatrzymuję. No dobra. W takim razie dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie, czy wam się w ogóle podoba gra, bo cóż, będzie miała naprawdę dużo odcinków ta seria. Naprawdę bardzo dużo. Chociaż pewnie nie będę pokazywał wszystkiego, typu takich typowo grinderskich rzeczy, no bo to jest gra w stylu Stardew Valley. Czasami trzeba robić coś do bólu i to będę albo ciął, albo robił poza nagraniami. Jeszcze zobaczymy. Aczkolwiek ja powiem wam, że w tej grze jestem zakochany. Podoba mi się humor, który jest czasami ciemniejszy. Podoba mi się liczba nawiązań do naprawdę wielu różnych dzieł popkultury. No i przede wszystkim gameplay jest mega przyjemny i odstresowywujący. Więc mam nadzieję, że wy podzielacie to zdanie. Widzimy się w następnym odcinku, który pewnie nagram dosłownie za chwilę, chociaż zapewne zrobię sobie przerwę, bo od lampy już trochę mi się gorąco robi. Więc cześć!